Batalia o fotel prezydenta Gliwic. Dzisiaj kandydatce Koalicji Obywatelskiej poparcia udzielił Donald Tusk. Przekonywał, że Katarzyna Kuczyńska-Budka to najlepszy wybór. W trakcie wizyty premier poruszył też temat metropolii i pokopalnianych gruntów. Łukasz Kądziołka. Wybory mobilizują. Choć Donald Tusk intensywną kampanię ma za sobą, to jednak angażuje się też w tą trwającą. Dzisiaj poparł Katarzynę Kuczyńską-Budkę. Jestem naprawdę dumny, że mogę dzisiaj stanąć za wami. Staram się jakoś was wesprzeć, chociaż wiem dokładnie, że wy same przede wszystkim będziecie miały w swoich rękach swój los i los gmin i miast, za które chcecie wziąć odpowiedzialność. Jednak premier skorzystał też z okazji i w Gliwicach zapowiedział, że wykup nieruchomości od spółki restrukturyzacji kopalń zostanie ułatwiony. Będziemy finalizowali decyzje, które umożliwią osobom uprawnionym nabycie tych byłych mieszkań zakładowych. Mówię o osobach uprawnionych, a więc pracownikach i emerytach głównie, którzy pracowali w tych zakładach, z których te mieszkania pochodzą. Te mieszkania miałyby być możliwe do wykupienia za jedynie 5% wartości.